Cześć, nazywam się Grzegorz Skwarnecki i witam Was po dłuższej przerwie na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak focus stacking. Co to jest, jak to stosować i po co w ogóle to stosować? To wszystko powiem Wam w tym odcinku, więc nie zwlekajmy, zapraszam. Ci, którzy szukali tego efektu, na pewno wiedzą, co jest focus stacking, ale dla tych, którzy trafili tutaj przypadkowo, już tłumaczę. Focus stacking stosujemy najczęściej wtedy, kiedy chcemy uzyskać zdjęcie ostre od pierwszego do ostatniego planu, ale przymknięcie przysłony nawet do maksimum, czyli do f22 albo jeszcze wyżej, nie zagwarantuje nam tej ostrości. Wykonujemy wtedy kilka zdjęć z ustawieniem ostrości w różnych punktach naszego zdjęcia, naszego widoku i łączymy je w Photoshopie, uzyskując jedno ostre zdjęcie w całym zakresie. A jak to zrobić? Za chwilę Wam pokażę. Zanim jednak przejdziemy do Photoshopa i pokażę, jak to zrobić, musimy zastosować kilka rad, zasad, które spowodują, że ten efekt będziemy w ogóle mogli wykorzystać. I oto one. Pierwsza taka rada, zasada to jest to, aby aparat zawsze stał na statywie i żebyśmy tego statywu nie przestawiali do końca robienia naszych zdjęć. Druga rada, stosuj manualne ustawienia aparatu, takie jak ISO, przysłona, czas otwarcia migawki i balans bieli. Dzięki temu będziesz pewien, że wszystkie zdjęcia, które wykonywałeś, były wykonywane z tymi samymi parametrami i wyglądają tak samo. Trzecia rada, staraj się dotykać aparatu jak najmniej, aby nie przestawić lekko go i nie zmienić kadru naszego zdjęcia. Czwarta rada, aby zdjęcia nie były poruszone, używaj zderzyka spustowego, a jeśli go nie posiadasz, włącz samowyzwalacz i ustaw go na przykład na 2 sekundy. Piąta zasada, przy małej głębi ostrości ustawiaj manualnie ostrość. Jeśli masz przełącznik, przełącz manualną ostrość na obiektywie, a ponieważ robisz zdjęcia ze statywu, wyłącz także stabilizację, jeśli taką posiadasz. Dzięki temu Twoje zdjęcia będą w lepszej jakości. I ostatnia zasada albo rada jest taka, abyś robił zdjęcia w RAW-ach. Dzięki temu będziesz mógł poprawić je trochę bardziej w Photoshopie lub w Lightroomie i masz większą możliwość korekcji takiego zdjęcia. Ja Wam ten efekt pokażę dzisiaj na małych obiektach, takich jak ludziki Lego. Dzięki temu będzie można lepiej zauważyć, jak ten efekt wychodzi. Zasada robienia zdjęć jest bardzo prosta. Ustawiamy aparat na statywie, ustawiamy manualne parametry w aparacie i ustawiamy ostrość na obiekcie najbliżej naszego obiektywu. Robimy zdjęcie. Przesuwamy minimalnie ostrość dalej, robimy kolejne, znów przesuwamy ostrość, robimy kolejne i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu mamy kilkanaście albo kilkadziesiąt zdjęć. W każdym zdjęciu ostrość jest lekko przesunięta i dzięki temu później będziemy mogli połączyć to wszystko w Photoshopie i uzyskać ostrość w miejscach, w których chcemy, żeby ta ostrość występowała. Przechodzimy do Photoshopa i ja Wam pokażę, jak bardzo szybko można te zdjęcia połączyć i uzyskać efekt, który nas interesuje. Pierwsze, co musimy zrobić, to musimy wgrać zdjęcia tak, aby każde zdjęcie pojawiło się na osobnej warstwie. Wchodzimy sobie w plik, wchodzimy sobie w skrypt i bierzemy wczytaj pliki do stosu. I tutaj wybieramy sobie pliki, robimy przeglądaj, dodajemy te dane nasze zdjęcia. Zanim klikniemy OK, zaznaczmy sobie tutaj próba automatycznego wyrównania obrazów źródłowych. To jest po to, jeżeli jakieś zdjęcie lekko nam się przesunęło, gdzieś kadr nam się trochę zmienił, to Photoshop postara nam się wyrównać te zdjęcia, aby one były równo ustawione i żeby później nie było problemu z mieszaniem tych warstw. Klikamy OK. Photoshop teraz wgrywa nam każde zdjęcie na osobnej warstwie. Zaznaczamy pierwsze zdjęcie, zaznaczamy ostatnie, tak aby wszystkie zdjęcia były zaznaczone. Wchodzimy w edycja, bierzemy auto mieszanie warstw, tu wybieramy utwórz stos z obrazów, zaznaczamy jeszcze płynne tony i kolory i klikamy OK. I teraz właśnie Photoshop analizuje każde pojedyncze zdjęcie i nakłada na nie maskę. Jak widzicie, maski zostały już nałożone i zdjęcie jest ostre tam, gdzie chcieliśmy, żeby było ostre. Jak widzicie tutaj teraz, wyłączając poszczególne warstwy, widzicie, że na każdej warstwie tylko jakiś jeden niewielki element zdjęcia jest odkryty i dzięki temu na końcu uzyskujemy całe zdjęcie ostre, tak jak chcieliśmy. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za to, że byliście ze mną i oglądaliście ten odcinek. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów związanych z fotografią, to kliknijcie na któryś z tych odcinków, a najlepiej na obydwa. A jeśli podoba Ci się ten odcinek, podoba Ci się mój kanał i chcesz zostać ze mną na dłużej, to kliknij na ten przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Dzięki wielkie, widzimy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!